Dzień dobry, nie zajmę Państwu wiele czasu, tylko parę słów. Obiecane takie skrócone wystąpienie. Chciałem parę słów powiedzieć na temat tego, co Telewizja Polska stara się, przynajmniej w ramach swoich możliwości finansowych, w tej chwili wiadomo jakie one są, robić dla wychowania młodego pokolenia Polaków. Dwa słowa. Dobrze. Dwa słowa na temat najnowszych dwóch projektów. Jeden to jest projekt portalu edukacyjnego, drugi to jest projekt trwający też już od jesieni zeszłego roku, projekt teatru internetowego dla szkół. Na stałe na antenie Jedynki jest kilka programów edukacyjnych, które są tworzone, współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji w ramach takiego programu rządowego Cyfrowa Szkoła. I to jest kilka bardzo dobrych, robionych rzeczywiście na poziomie europejskim projektów, programów. One oczywiście mają swoje premierowe odcinki w czasie roku szkolnego, latem są w formie powtórek emitowane na antenie. To jest program Jak to działa, program LOL, oferta pana Alberta i dlaczego tak. Zaczynam od tych programów, dlatego że one są podstawowym, ale tylko podstawowym materiałem nowego portalu edukacyjnego stworzonego przez redakcję interaktywnych treści edukacyjnych pierwszego programu Telewizji Polskiej. I ten portal jest nowym takim interaktywnym narzędziem, który ma służyć przyciągnięciu młodego widza, który teoretycznie może być już lekko zniechęcony takimi bardzo klasycznymi formami przekazu telewizyjnymi, a szuka nowych treści w internecie, więc Telewizja Polska postarała się, żeby wyjść naprzeciwko i stworzyć właśnie taki portal edukacyjny, który będzie przyciągał młodego odbiorcę także swoją formą. Tam jest, wszystkie treści edukacyjne, które tam są, są zgrupowane w kilku działach takich podstawowych, nauki ścisłe, nauki o człowieku, kultura i sztuka. I znajdują się tam już wymienione tytuły edukacyjne, poza tym tego typu jak doskonale znane programy Boso przez świat, notacje, czy errata do biografii, ale zaczynają się tam już pojawiać nowe treści. Portal ciągle jest budowany. Pojawiają się tam nowe zakładki, na przykład zakładka Gorące tematy i tam są publikowane aktualności z różnych dziedzin wiedzy. Jeżeli Państwo wejdą w ten portal, to od razu uprzedzam, że w tej chwili ta jego forma jest jeszcze formą tymczasową. Ostateczną ona przybierze od września tego roku. No i mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście taki strzał w dziesiątkę, który pokazuje, że telewizja publiczna jest skierowana także do młodego widza. No nie ma co tutaj ukrywać, że wszyscy wiemy doskonale, że stacje komercyjne w Polsce cieszą się większą popularnością wśród młodych odbiorców niż stacje publiczne. Więc staramy się właśnie chociażby przede wszystkim przez programy edukacyjne zmienić ten trend, żeby telewizja publiczna nie stała się pewnego rodzaju taką szlachetną skamieliną. I to jest bardzo ważne, żeby w sposób taki bardzo atrakcyjny i przyciągający do siebie kierować oferty także dla młodego widza. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, wydaje mi się, ona jest bardzo istotna. Od jesieni zeszłego roku uruchomiliśmy internetowy teatr dla dzieci i młodzieży. Wiadomo, że ostatnio z tym były różne kontrowersje i dyskusje związane z tym, że teatru dla dzieci od jakiegoś czasu jest za mało na antenach telewizji publicznej, więc postanowiliśmy coś z tym zrobić, chociażby w takim zakresie, który jest możliwy właśnie ze względów emisyjno-finansowych. I też zaprząc do upowszechniania rozwoju estetycznego Polaków internet. No i to dało, muszę powiedzieć, skutki prawie już oszałamiające, jak na początki. To było 10 przeniesień spektakli
dla dzieci z całego kraju i to dobrych spektakli, głównie zresztą klasyki, bo i jedna z najpiękniejszych baśni w historii, Królowa Śniegu Andersena i Leśmianowskie przygody Sinbada Żeglarza i Czarnoksiężnik z Krainy Oz i współczesna polska klasyka przygody Tolka Banana, etc., etc. I to obejrzało w małych ośrodkach, na wsiach, w małych miasteczkach, gdzie dzieci kompletnie przecież nie mają dostępu do teatru, bo teatr jest albo w najbliższym mieście wojewódzkim, a to jest duża wyprawa, albo go nie ma wcale, chyba że teatr szkolny, to tym dzieciom nagle pokazuje się świat estetyczny, który jest równie ważny jak świat edukacyjny, dlatego że kształtuje, to jest banał oczywiście, wrażliwość i po prostu buduje się jakąś formację intelektualną i estetyczną wśród tych dzieci. Więc one mogąc obcować z teatrem, który jest zresztą często transmitowany na żywo z reakcjami publiczności, te dzieci mogą nagle zacząć poczuć się w pewnego rodzaju szerszej wspólnocie, która ma charakter wspólnoty takiej ludzi sztuki i kultury, czyli wspólnoty bardzo, bardzo silnej. No to jest tyle, nie chciałbym Państwa dłużej nudzić, to jest tyle, co w tej chwili z najnowszych działań naszych robimy. Nasza, myślę, współpraca z Ministerstwem Edukacji jest w tej chwili dosyć ścisła i bardzo się, zawsze była ścisła, bardzo się rozwija i pomimo tego, że telewizja publiczna funkcjonuje w trudnych warunkach rynku komercyjnego, to jednak o swoich zobowiązaniach w zakresie edukacyjnym myślę, że na pewno nie zapomnimy. Dziękuję bardzo.